Dzień dobry Państwu nazywam się Stanisław Niewiński i bardzo miło mi po raz kolejny kręcić dla Państwa vloga. Dzisiaj mianowicie chciałem dla Państwa przygotować materiał. No w pewnym sensie mogę powiedzieć dosyć specyficzny, ponieważ no jak dotąd przede wszystkim podejmowałem tematy związane z szeroko rozumianą historią, trochę też teraźniejszością Chin. Tak dzisiaj chciałbym troszeczkę dla Państwa poopowiadać o Japonii, a konkretnie polecić publikacje związane, dotyczące ciekawej historii tego państwa. Ten mój dzisiejszy odcinek jest związany z tym, iż jakieś bodajże półtorej roku temu na jednym z moich facebookowych blogów Chyba to było na blogu Historia Dalekiego Wschodu, do którego śledzenia Państwa gorąco zachęcam. E, jeden z komentatorów, nie pamiętam niestety imienia i nazwiska tego pana, za co przepraszam, poprosił mnie, abym przygotował taki, prawda, materiał, w którym polecę jakieś książki związane z historią tego kraju. E, jak najbardziej to zagadnienie mnie zainteresowało, no, ale jako, że miałem, prawda różne e, zawodowe obowiązki, no nie miałem czasu się e, za ten format zabrać, no ale jak to mówi prawda, ludowe pożekadło, lepiej późno niż wcale. No, dzisiaj jednak zdecydowałem się takowy, e, takowy materiał przygotować. E, od razu pragnę e, drodzy Państwo zaznaczyć, że ja się za specjalistę, eksperta od Japonii, w tym także jej historii, Jakoś specjalnie, prawda, nie uważam. Co prawda, moje związki z Japonią są, powiedziałbym, no dość ciekawe, ponieważ no gdybym miał, prawda, sięgnąć jakoś, w, to prawda, historię moich zainteresowań związanych z Dalekim Orientem, no to muszę zaznaczyć, że właśnie te zainteresowania od Japonii jeszcze w czasach, gdy byłem nastolatkiem, się zaczęły. Co prawda. W toku tam moich różnych decyzji życiowych postanowiłem się przede wszystkim zająć, zająć Chinami, no i to Chinami zawodowo się, prawda, od tych kilkunastu lat zajmuję. No niemniej jednak no, te początki były związane z Japonią. No to dziś do jakiegoś tam stopnia, prawda, też się Japonią zajmuję, choć robię to bardziej w kontekście jej sąsiedztwa z Chinami. No, trochę artykułów na temat Japonii, choć bardziej popularno naukowych niż naukowych, napisałem. No, niemniej jednak posiadam, myślę, dość interesującą biblioteczkę książek związanych m.in. z historią tego kraju. Jest to państwo w moich, prawda, tutaj różnych naukowych dociekaniach, wciąż dosyć ważne, no też w związku z tym postanowiłem ten, no, ten właśnie. Materiał vlogowy poświęcony książką przygotować. Jest on podzielony na dwie części, mianowicie w pierwszej chciałbym Państwu polecić kilka pozycji dotyczących dzieją tego kraju, jako pewnej całości, natomiast w drugiej książki dotyczące można powiedzieć konkretnych epok i wydarzeń. No, od razu tu zaznaczam, że w tej drugiej części. Jest, są to polecenia dość mocno subiektywne, bo no co tutaj dużo mówić, jak u, każde, jak u każdej osoby, pewne okresy interesują mnie bardziej aniżeli, aniżeli inne. No ale okej, okay. zaczynając od samego początku tych właśnie takich dziejów bardziej ogólnych. Szanowni Państwo, książką, którą osoba interesująca się w Polsce krajem kwitnącej wiśni, jej historią myślę że takim pierwszym pierwszą pozycją do której warto sięgnąć jest książka profesor Jolanty Tubielewicz Historia Japonii. No jest to książka, powiedziałbym dość już troszkę wiekowa, ponieważ wydana ona została w 1984, dzięki o Solineum. Nie jest to więc już rzecz można powiedzieć najnowsza od tamtego czasu no, minęło już dosyć dużo czasu pojawiły się, prawda, nowe, nowe, nowe wyniki badań, no też, prawda, Japonia i dzisiaj znajduje się w trochę innym miejscu niż była w połowie lat 80., ale mimo wszystko jest to książka naprawdę, naprawdę, naprawdę bardzo dobra, bardzo przystępnie napisana. Spędziłem nad nią wiele, że tak powiem, pożytecznych godzin. No, i z całego serca mogę Państwu yy, polecić zapoznanie się z tą książką. Jest to naprawdę bardzo, bardzo dobra rzecz, gdy chce się, się prawda, rozpocząć jakieś tutaj prawda, swoje własne dociekania dotyczące yy, dziejów tego, tego kraju. Gdyby jednak ktoś był zainteresowany Taką pozycją powiedzmy Bardziej pogłębioną To w tym kontekście myślę bardzo Niezwykle cenną książką Jest praca Konrada Totmana no Również tytuł Historia Japonii Książka dostępna Na polskim rynku od 2009 roku No drodzy państwo To jest naprawdę Praca bardzo, bardzo pojemna E, nie licząc spisu treści oraz, e, oraz tam różnego typu aneksów, ma ona około 800 stron. E, tutaj, e, no, te właśnie dociekania, prawda, pewne, e, pewne rozdziały książki poświęcone poszczególnym okresom w dziejach tego państwa e, są ubogacone o pewne rozważania o charakterze społecznym, co myślę e, dodaje tej książce bardzo wiele no, pozytywnych aspektów. Jak powiedziałem na samym początku, ja się nie uważam za jakiegoś eksperta od dziejów japońskich, więc być może się mogę w tym momencie pomylić, ale jeśli chodzi o taką książkę dotyczącą dziejów Japonii jako pewnego procesu całościowego, to wydaje mi się z moich oczywiście do jakiegoś stopnia prawda ograniczonych percepcji to wydaje mi się, że to jest chyba pozycja najpełniejsza jeśli jednakże ktoś z Państwa no, nie ma czasu, aby prawda, zagłębiać się w tak opasłe to miszcze to na polskim rynku znajduje się książka poświęcona dziejom Japonii o bardzo kompaktowym charakterze to jest historia Japonii autorstwa Keneta Henschela książeczka no może przesadzam, że książeczka. Książka no właśnie bardzo kompaktowa opisująca tak dosyć holistycznie dzieje tego kraju skupiając się na pewnych najważniejszych wydarzeniach ma ona drodzy państwo tam nie licząc bibliografii, spisu treści oraz słowniczka yy. No, zaledwie 200, kilkanaście stron, także, no, to jest taka, można powiedzieć, pozycja do e, nawet zapoznania się, myślę, w jeden wieczór. To tyle, drodzy Państwo, jeśli chodzi o e, polecanie książek dotyczących, dotyczących dziejów Japonii jako pewnej całości. Teraz poleciałbym, e, poleciłbym Państwu książki dotyczące już takich, można powiedzieć, e, poszczególnych epok. No, jak zaznaczyłem na samym początku, w tym momencie to moje polecanie ma charakter dosyć mocno subiektywny, ponieważ, no, co nie jest niczym dziwnym, pewne okresy w dziejach tego kraju interesują mnie bardziej aniżeli inne, i tutaj od razu chciałbym zaznaczyć, że nigdy jakoś specjalnie nie interesowały mnie te takie dosyć, można powiedzieć wczesne epoki w dziejach w dziejach kraju kwitnącej wiśni, niespecjalnie nigdy interesowało mnie okres Yamato, Nara Heian czy Kamakura okresy bardzo ważne w których można powiedzieć kultura japońska kształtowała się, bardziej mnie interesowały już te okresy, w których to państwo można powiedzieć przybrało, to państwo to społeczeństwo przybrało mniej więcej taki format no, z jakim my Japonię i japońskość kojarzymy, są więc to okresy przede wszystkim no, nie będę myślę tutaj jakoś specjalnie specjalnie oryginalny okres Sengoku Jidai, prawda, czyli tej wielkiej wojny domowej okres Edo, czyli dominacji siogunów z rody Tokugawa, kiedy ten kraj popadł na kilkaset lat w samoizolację i można powiedzieć, no właśnie, ukształtował się ta, 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 ta tradycyjna Japonia. Yy, ukształtowała się w taki sposób, yy, w jaki my ją znamy. No więc, prawda, cesarz na czele państwa, który pełni jednak funkcje przede wszystkim religijne, siogun, yy, dominacja, prawda, wojowników jako klasy społecznej samurajów w życiu społeczno-politycznym tego kraju. Yy, no i potem. Yy, co dla mnie było szczególnie interesujące i tutaj no tak trochę oftopując można powiedzieć, że to jest jeden z elementów dla których ja się Japonią paradoksalnie trochę zainteresowałem to jest właśnie otwarcie się tego kraju na świat w XIX wieku ta prawda niesamowita jego modernizacja do pewnego stopnia w duchu zachodnim przejście od kraju zamkniętego do mocarstwa, czyli właśnie na no, okres tam prawda, restauracji Meiji potem okresu Taisho Shoła, prawda, czyli no Japonia w II wojnie światowej, ta jest straszna klęska, no i potem równie fascynująca odbudowa kraju z klęski wojennej, no i powrót Japonii, prawda, do grona jednego z najważniejszych państw świata, także od razu mówię, te moje polecajki teraz szczegółowe są jednak dosyć mocno są dosyć mocno, można powiedzieć, subiektywne, dlatego no, zachęcam Państwa, abyście, prawda, tutaj, prawda, no, poszukiwali też w innych źródłach. Myślę, że nie brakuje na polskim YouTubie vlogerów zajmujących się Japonią, którzy chętnie Państwu polecą jakieś właśnie książki dotyczące wcześniejszych okresów. Tutaj też tak wspomnę, że. Osobą zajmującą się naukowo Japonią, wykładającą we Wrocławiu jest pani Katarzyna Michalewicz. Ona, tak z tego co wiem, dość mocno się interesuje właśnie tą Japonią, w jej takim, no, w tych tej, tej, tej właśnie naj, najwcześniejszymi dziejami. Myślę, że a jest również aktywna w internecie, więc myślę, że chętnie tutaj, prawda, poleci Wam jakieś odpowiednie, odpowiednie pozycje. No ale już tutaj, prawda, nie przedłużając. No właśnie okresem, który szczególnie mnie interesuje chronologicznie idąc, jest to oczywiście okres Sengoku Jidai, kraju na wojnie. No i tutaj mogę państwu z czystym sercem kilka ciekawych pozycji polecić. No pierwsza z nich, niestety niestety anglojęzyczna, jest to książka autorstwa danego Czeplina Sengoku Jidai, Nobunaga, Hideyoshi and Iasu, Free Universe of Japan. Książka właśnie Poświęcona temu okresowi kraju na wojnie, choć skupiająca się już można powiedzieć na jego końcowych etapach, kiedy właśnie tych trzech zjednoczycieli, czyli Oda Nobunaka, Toyotomi Hideyoshi oraz Iasu Tokugawa, prawda, stopniowo Japonię, Japonię zjednoczyli. No jest to właśnie tak, można powiedzieć, dość mocno, tak nieco, można powiedzieć, biograficznie poprowadzona narracja, poskupiająca się właśnie na tych trzech, prawda, wybitnych politykach i ich, ich dokonaniach. No, książka jest naprawdę bardzo ciekawa, no i tutaj, prawda, z całą świadomością Państwu ją polecam. Żeby nie było tak, można powiedzieć, ściśle tutaj anglojęzycznie na polskim rynku jest również dostępna biografia samego Toyotomiego Hideyosiego autorstwa radzieckiego historyka japonisty Ahmeda Iskenderowa no muszę przyznać że z właśnie z grona tych trzech zjednoczycieli dla mnie najbardziej interesujący był właśnie Toyotomi Hideyoshi bo jest to no, postać bardzo intrygująca chłop a nie Samuraj, który no, dzięki swojemu e, swoje, swo, swojej pracowitości, zdolnością. E, no właśnie, z tych można powiedzieć, e, no, niższych stanów społecznych, e, zrobił olbrzymią karierę, stał się władcą Japonii, no i zrobił coś, co mnie. No i przeprowadził coś, co no, dla mnie w historii Azji Wschodniej jest wydarzeniem szczególnie interesującym, mianowicie postanowił jako przywódca Zjednoczonej Japonii rzucić wyzwanie Chinom, złamać ich prymat w Azji, przejawiająca się tak zwanym systemem trybutarnym, czyli poprzez który Chińczycy prawda, dominowali nad tą Azją Wschodnią, najechał w tym celu. Korea w latach 90. XVI wieku, tak zwana wojna wojna Imjin. No i próbował właśnie tą potęgę chińską złamać, choć mu się to nie udało. Ten konflikt jest fascynujący, niezwykle mnie interesuje. No i w tej książce też troszkę o tym konflikcie, no ale przede wszystkim o tej niezwykle interesującej postaci możecie sobie państwo poczytać. Sengoku Jidai okresem Sengoku Jidai, potem prawda następuje zjednoczenie krajów przez Iasu Tokugawa Iasu, który został Siogunem i zapoczątkował właśnie Siogunat rodu, rodu Tokugawa i okres Edo. Okres niezwykle interesujący, bo właśnie no, Japonia wówczas dokonuje samoizolacji od zewnętrznego świata. Jest to okres właśnie, właśnie właśnie bardzo ciekawy, bo w jej okresie, no można powiedzieć, ta y, tradycyjna japońska kultura, tak jak my ten kraj postrzegamy, można powiedzieć, y, y, no weszła w swoje takie chyba najwyższe, można powiedzieć, y, stadium, potem wiadomo. Pod wpływem potęg zachodnich zaczyna się, ona, zaczyna się ona otwierać na świat. No ale właśnie ten, ten okres jest z tego powodu niezwykle interesujący, i w tym kontekście mogę Państwu polecić książkę brytyjskiego historyka i japonisty Georgia Sansoma: A History, A History of Japan, 1615-1867, czyli 1615-1867. Dodam, że praca George'a Sansoma to jest tak naprawdę iluś tomowa historia Japonii, i w kontekście tej pracy są również tomy poświęcone tym najwcześniejszym dziejom, choć ja akurat ich nie mam, bo mnie, bo mnie, bo mnie one jakoś specjalnie, jak powiedziałem, nie interesowały. No to jest książka skupiona właśnie na okresie ego, Edo, na okresie, na okresie właśnie rządów siogunów z epoki Tokugawa. No ona ma taki charakter, można powiedzieć, troszkę chronologiczno-problematyczny, to znaczy skupia się w dużej mierze na panowaniu przynajmniej tych najważniejszych ciogunów z tego rodu, ale jak najbardziej również tutaj, prawda, jest poświęcona pewnym, pewnym zagadnieniom, no niejako ściśle, niejako ściśle, można powiedzieć, chronologicznym, bo jest to również o, stosunku, o stosunkach Japonii ze światem, bo takowe były, choć bardzo ograniczone, o życiu miejskim, życiu wiejskim, o tym też, jak był w ogóle od strony systemu politycznego zbudowany szogunat. Książka nie należy do najnowszych, ponieważ została wydana w latach 60., ale mimo wszystko jest to naprawdę kawałek bardzo solidnej wiedzy o, o szogunacie Tokugały. Okres Edo kończy się w połowie lat, kończy się w latach 60. XIX wieku. Do, Japo do wrót Japonii zaczynają pukać zagraniczne potęgi kolonialne, kraje. Europejskie, Wielka Brytania, Francja, Stany Zjednoczone, Rosja. No i rozpoczyna się ten fascynujący, prawda, okres, gdy Japonia otwiera się na świat, zaczyna się modernizować, a no w XIX wieku modernizacja w dużej mierze po prostu oznaczała okcydentalizację. No i Japonia ten proces się zdecydowała no i osiągnęła dzięki temu niebywały sukces. Na ten temat na polskim rynku dość sporo jest książek, z którymi warto się zapoznać. I myślę, że pierwszą z nich, do której warto zajrzeć, jest książka Nowożytna Historia Japonii, autorstwa Andrew e, Gordona. No, książka, która właśnie opisuje ten schyłkowy szogunat Tokugałów, e, potem prawda, e, okres Meiji, e, Taisho, Showę. No, i jakoś tak kończy tą swoją narrację, ja myślę, chyba gdzieś na początku lat 90. ubiegłego wieku, czyli początek epoki Heisei. Również bardzo dobra książka, dotykająca bardzo wielu elementów, prawda, funkcjonowania Japonii w tych niezwykle burzliwych czasach. Kolejna rzecz jest dosyć specyficzna, ponieważ koncentruje się ona na. Japonii lat 1895-1945, ale jest mianowicie, że tak powiem, skupiona przede wszystkim na dyplomacji Japonii z tych czasów, no czyli no, w czasach, w których Japonia była prowadzącym bardzo aktywną politykę zagraniczną, no, w tym także politykę militarnej ekspansji, mocarstwem. Jest to książka no znanego myślę Państwu wybitnego polskiego historyka zajmującego się Dalekim Wschodem, profesora Jakuba Polita Japońska polityka zagraniczna 1895-1945 no dopiero zacząłem tą książkę czytać jestem na początku, ale no, jak to u profesora Polita zazwyczaj bywa, właściwie zawsze bywa no pozycja jest, jest wyśmienita no i ostatnia rzecz, którą chciałbym Państwu dzisiaj polecić to jest no, również książka, można powiedzieć, koncentrująca się na, na dziejach Japonii od otwarcia się na świat w połowie XIX wieku do początku wieku XXI. Książka Mikołaja Melanowicza, Cywilizacja Japonii Współczesnej. Wstęp do, do badań. Jest to chyba zresztą najnowsza z pozycji, które to Państwu proponowałem, ponieważ pojawiła się na rynku no, w 2018 roku, więc no dotyczy, dotyczy, tak można powiedzieć też przy okazji najbliższych nam chronologicznie dziejów. No drodzy Państwo, tak się przedstawia ta moja polecajka książek poświęconych Japonii. No jak od razu zaznaczam, ja się broń Boże za jakiegoś eksperta od spraw japońskich nie uznaję, no troszkę tam wiedzy, troszkę tam wiedzy mam, parę tam publikacji popularno naukowych poleciłem. Jakoś, więc tutaj mogę się Państwu, myślę, do pewnego stopnia e, przysłużyć, aby coś Wam zaproponować, ale jak najbardziej zachęcam, prawda, do tych poszukiwań o osób no, znacznie mocniej się tą tematyką zajmujących ode mnie. E, bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Proszę o komentarze pozytywne, negatywne, neutralne. Wszystkie są dla mnie, że tak powiem, cenną informacją zwrotną. No i zachęcam do śledzenia kolejnych moich materiałów. Tutaj część z Państwa no, zwracała uwagę na to, że te materiały, które wrzucam, no, wrzucam dosyć, można powiedzieć, rzadko. No, niestety, no, stety, niestety życie zawodowe, życie też prywatne no, nie zawsze mi y, umożliwia tutaj, prawda, jakieś takie taką głębszą częstotliwość wrzucania tych materiałów, ale no, mogę państwo, pa, pa, Państwa zapewnić, że myślę do końca tego roku, Przynajmniej jeszcze jeden materiał na tym kanale się pojawi, mianowicie jak najbardziej pracuję nad kolejnymi vlogami z serii poświęconej systemowi politycznego imperium chińskiego. No, pracuję nad kolejnym odcinkiem poświęconym aparatowi biurokratycznego, biurokratycznemu cesarstwa. No i myślę, że no do końca roku taki odcinek ogarnę i tutaj, tu, tutaj wrzucę. Dziękuję bardzo za uwagę, życzę miłego dnia, do widzenia.